Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Joasia Ziemska, wizażystka, która zajmuje się dzisiaj wszystkimi naszymi przepięknymi paniami. Joasiu, jak tutaj wygląda ta metamorfoza, jeśli chodzi o panią Małgorzatę? Ten makijaż bardzo świeży, delikatny. Podkład starałam się, żeby był mniej kryjący, nie taki ciężki, jak stosujemy na przykład jesienią czy zimą, a jednak jak jest lato, to chodzi o to, żeby twarz była taka świeższa, nie natapetowana mocno. Delikatnie tylko zmatowiłam pudrem cienie. Pastelowe, no delikatne, właśnie, tylko delikatne. Kilka odcieni tak naprawdę. Tak, staram się nawiązać troszeczkę do kreacji. Ty masz takie tyle koloru, że tylko pozazdrościć. Wszystkie panie na pewno zazdroszczą takiej palety. Pani Małgorzata również mi zazdroszczą. Jest szaleństwo, tylko najgorsze jest to, że jak się otwiera te wszystkie kolory, to potem tak stoi tak... A tak naprawdę na oku i tak wychodzi zupełnie co innego, bo bardzo lubię mieszać kolory. Wiadomo, teraz są bardzo modne pastele, więc troszkę tych pasteli owszem nadałam, ale żeby nie było zbyt mdło, zamknęłam tutaj zewnętrzny kącik oka ciemniejszym kolorem, żeby to był makijaż elegancki, ale delikatny i taki świeży. Tak, czy zawsze od tej wewnętrznej ma być jaśniejszy, a zewnętrzna ciemniejszy kolor? To zależy też od wady, od naszej, często korygujemy oko kolorem. Ale w zasadzie raczej jest tak, że zaczynamy od jaśniejszego, a zamykamy oczko ciemniejszym kolorem. I tutaj jest błyszczyk czy kolor, jeśli chodzi o usta? Użyłam najpierw błyszczyka o kolorze malinowym, jednak żeby nie było zbyt matowo, ponieważ jest to matowy błyszczyk, dołożyłam bezbarwnego beżowego, który ma minimalne takie drobinki, żeby była poświata, żeby te usta wydawały się, w tym bardziej, że tutaj pani ma dosyć wąskie usta, żeby nadać kształt ustom i jednak objętości. Pani Małgorzata, czy pani już miała okazję się zobaczyć? Nie, jeszcze nie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ale na co dzień się pani nie maluje tak odważnie? No, na pewno nie. Jeżeli to tylko rzęsy i troszeczkę kreska i to jest wszystko. Ja mogę już obiecać, że wygląda pani naprawdę zjawiskowo, bardzo ładnie. Joasiu, jeśli chodzi jeszcze o dziewczyny pozostałe, które biorą udział w naszych metamorfozach, co tam się działo, jeśli chodzi o Paulinę? Również bazowałaś na tej kreacji? Tak, też patrzyłam, ponieważ są tam tak piękne kolory, dziewczyna młoda, bardzo energiczna, więc aż się prosiło, żeby użyć tych kolorów, które są na sukience. Tak naprawdę nie użyłam tylko kolorów, które były w butach. Nie wiedziałam, że tam będą buty seledynowe, ale to już by jednak się pogryzło. Także jest kolor żółty, jest kolor brązowy, są dwa odcienie zieleni, wszystko wymieszane i dodane jeszcze do tego, wiadomo, trochę czerni, taki bardzo miękki liner, ponieważ jednak na dzienny makijaż wolę używać takich delikatnych wykończeń makijażu. Bardziej się skupiłaś na powiece czy na ustach? Na powiece. To jest młoda osoba, ma ładne, wydatne usta, także skupiłam się przede wszystkim na kolorze tutaj na oku. Pastelowo wyszedł makijaż, także nie ma żadnych jakichś tam ordynarnych linii. Makijaż jest niski tak naprawdę, tylko w obrębie bardziej powieki. Naturalny i delikatny. Tak, w obrębie powieki ruchomej, żadnego kociaka nie stosowałam, niczego takiego, także tylko delikatnie zmocniłam oczko liner, kredką jako liner. Więc skupiłam się przede wszystkim na tym i wjechałam tylko delikatnie na dolną powiekę żółcią plus zielenią, tak żeby oko nabrało kształtu. Joanna Ziemska, nasza dzisiejsza wizażystka, która potrafi zaczarować i oczarować każdą kobietę. My zapraszamy Państwa teraz dosłownie na krótką przerwę i za chwilę już finał naszych majowych metamorfoz. Serdecznie zapraszam, zostańcie z nami. Tak, bardzo proszę. Moi drodzy, teraz efekt końcowy, podsumowanie naszych majowych metamorfoz, czyli moment, na który wszyscy bardzo czekaliśmy. Nasze trzy panie przepięknie zmienione. Zaczynam od pani Ani. Pani Aniu, czy miała pani okazję już zobaczyć się? Ja tak puknęłam, jak jechaliśmy windą. No jest rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. Co teraz? Jakieś wyjście dzisiaj wieczorem razem z córką do miasta? Musimy najpierw zadzwonić po babcie, czy ma czas. Kasiu, jak tobie się dzisiaj podoba mama? Ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Tak. Trochę przypomina ciebie, zobacz, macie taką samą fryzurę. Chciałabyś, żeby mama tak się codziennie czesała teraz? Tak.
Myślę, że Kasia jest zachwycona fryzurą. Kasia jest wielbicielką serialu Julka, a jak wiadomo, bohaterka tytułowa na co dzień chodzi w takich wesołych loczkach, więc Kaśka jest w niebo wzięta, że ma loczki jak jej idol. Super i przepiękne kreacje oczywiście. Te kreacje ze sklepu Molton, które są na pierwszym piętrze w Kupcu Poznańskim, a kreacja za chwilę będzie zaprezentowana. Proszę, poprosimy panią Anię i Kasię, żeby wstały, pokazały się w całej swojej pięknej, zaprezentowały od stóp do głów swoją dzisiejszą kreację. No oczywiście przechodzimy teraz do pani Małgorzaty. Pani Małgorzata jeszcze nie miała okazji do tego, żeby siebie zobaczyć, tak jak słyszałam. Tutaj Paulina może... Jedna drugiej może powiedzieć. Paulina, jak wygląda mama? No bardzo mi się tym raz podoba. No zresztą jak zawsze, ale no teraz tym bardziej. Wyjątkowo pięknie dzisiaj, prawda? Tak. Myślisz, że ta sukienka nadaje charakteru, podkreśla? No myślę, że tak, szczególnie tym nowym włosom. Teraz jak mama. Sukienka oczywiście ze sklepu Vanilla, który również mieści się w Kupcu Poznańskim na drugim piętrze, także wszystkie panie zainteresowane, które chcą wyglądać tak zjawiskowo jak pani Małgorzata, właśnie tam powinny wybrać się na zakupy. Oczywiście z dodatkami, tak podkreślamy, od pani Anny Rejmisz, biżuteria Hart. Serdecznie zapraszamy i oczywiście jeszcze jedna kreacja pani Pauliny. Paulina, ty miałaś okazję się dzisiaj kątem już gdzieś tam zobaczyć? Troszeczkę w windzie. Ty... Tak jak pani Ania. No, ale tak chwileczkę tylko, więc nie obejrzałam siebie w całości. Ale jak sukienka, przepiękna, już zazdroszczę. No bardzo. Makijaż też idealnie dopasowany w tych kolorach. Czy makijaż mi się szczególnie podoba, szczerze mówiąc, więc będę próbowała tam jakoś spakupować, bo w domu, tak. Będą kombinacje. To teraz jeszcze poproszę pani również o wstanie i zaprezentowanie swoich rzeczy. Wszystkie panie wyglądają zjawiskowo i przepięknie dzisiaj. Jak podobały się te dzisiejsze majowe metamorfozy? No, dla mnie to taka fajna przygoda, jakaś zabawa, no, takie przeobrażanie się. No to jest przyjemna sprawa. Poza tym, no, być w rękach fryzjera jednocześnie, makijażu. Samych specjalistów, no, prawda? Specjalistów, no to lepiej być nie może. Pani Aniu, miło będzie Pani wspominała dzisiejsze popołudnie? Bardzo, bardzo miło, bardzo chciałyśmy z Kaśką podziękować całej ekipie ONTV, wszystkim z galerii Da Vinci, pani makijażystce. Super, naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem i spędziłyśmy cudny dzień, także dziękujemy bardzo. My również dziękujemy serdecznie i oby takich dni było coraz więcej. Zapraszamy wszystkie koleżanki i znajomych również na nasze metamorfozy. My już kończymy dzisiejszy program i widzimy się jutro o godzinie 17:30. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.